Gość Radia Lublin. Witam Państwa, Jacek Wieniażkiewicz przed mikrofonem i witam w Państwa imieniu naszego dzisiejszego porannego gościa Jan Łopata, poseł na Sejm Polskie Stronnictwo Ludowe. Cieszymy się, że Pan dotarł. Kłaniam się Panu redaktorowi, witam Państwa, dzień dobry. I jeszcze, no nie, nie jesteśmy pewni, ale prawdopodobnie dzisiaj to ostatnie spotkanie, mam nadzieję, że na krótko, na żywo w studiu, bo prawdopodobnie wrócimy do komunikowania się i rozmów poprzez urządzenia elektroniczne, jak chociażby Skype. No, niestety. Ja, ja, ja to rozumiem nawet. Aczkolwiek, aczkolwiek zawsze mówiłem, że rozmowa tego mi brakuje na żywo, patrząc w oczy. W uścisk dłoni jest istotniejsza dla mnie niż przez te urządzenia, ale, ale wiem, sytuacja, sytuacja nie jest dobra i. Wedle informacji, które codziennie rano komunikuje Minister Zdrowia czy też inne służby odpowiedzialne za pandemię, niestety wskazuje, że będziemy mieli problem, duży problem. Na ostatniej konferencji prasowej minister Adam Niedzielski, który mówił też o roli i zmianie Rady Medycznej, bo to takie wydarzenie trochę było weekendowo. Ważne. Mówił również o tym, że czeka Polskę. Wedle różnych ośrodków badania, analizy od 60 do 140 tysięcy dziennych zakażeń. To jest już Armageddon, to jest już dla naszej e, przeciążonej, niedofinansowanej od wielu lat, żeby była jasność. Ja tak to postrzegam, zresztą Polacy, pewnie też służby zdrowia. Będzie to wielki, wielki wysiłek. Więc, panie doktorze, trzeba się chronić. Więc, mając tą okazję, również mówię, szczepmy się. Stosujmy maseczki, a jak możemy nie kontaktować się no przez jakiś czas przynajmniej, to też to czyńmy, więc ja akurat tu pochwalam ewentualną decyzję kierownictwa Radia Lublin. To cieszymy się w imieniu kierownictwa Radia Lublin i staramy się po prostu być do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę w związku z tym tego rodzaju rozwiązania. No ktoś pracować wpisują się Jasne. w te właśnie, w te, w te właśnie sytuację. Wczoraj, bo tak jak pan mówił, dzisiejsze wyniki poznamy prawdopodobnie koło 10.30 Natomiast wczoraj było już 20 tysięcy osób zakażonych, nowych osób zakażonych, podkreślajmy, bo czasami my sobie już nie zdajemy sprawy. Te liczby zaczynają być tak wielkie, że dla przeciętnego, podejrzewam też słuchacza, one. Pani Może tego, rzecz że... niepopularną. Tracą znaczenie. Nie, ale absolutnie, czy 20, czy 25? absolutnie trafił w Pan w sedno sprawy. Ja też tak to obserwuję. My się po prostu zwyczajnie przyzwyczajamy. Przyzwyczajamy się do liczb tych dużych zachorowań. Przyzwyczajamy się do tego, że to ta pandemia, ta choroba, ten COVID musi być wśród nas i przyzwyczajamy się, co aż mi ciężko to wypowiedzieć, do ofiar śmiertelnych. 100 tysięcy osób zmarło na COVID. 102 tysiące na wczoraj. No, no, codziennie się oczywiście zwiększa. 500-600 przypadków dziennych. Przecież to, jakbyśmy tak sobie trochę skupili, oczy przymknęli i zobaczyli te 500-600 dziennie umierających, to przecież jest spora osada. To jest, to jest kilka bloków. To jest naprawdę. Drodzy Państwo, to w jakiejś części, w dużej części zależy po prostu zwyczajnie od nas. Ja, te moje apele, no może nawet już są śmieszne, ludzie się też do apeli przyzwyczaili. No niestety, na początku pamiętam, to nie tak dawno, no, y może popełni, na pewno popełniliśmy sporo błędów, trochę przyzwyczajając ludzi do tego, bo, bo przy 300 czy 400 przypadkach lasy zamykaliśmy. To Dzisiaj to jest śmieszne i wtedy było śmieszne. Mówię to uczciwie. Natomiast to wywołało też między innymi. E, takie, takie zjawisko, o którym tutaj rozmawiamy, ale ono jest bardzo niebezpieczne, bo my się po prostu e, jakby nie boimy. To nie chodzi o to, żeby się le, e, lękać, bać w sensie takim, że e, nosa nie wychylam, ale zabezpieczać się. To, co mówią medycy, to, co mówią specjaliści, stosować to. Niech pan wejdzie do któregokolwiek sklepu czy, czy autobusu. Wchodzę. No, no i widzi pan, e, jak się Polacy zachowują. No niestety, przykro mi to mówić, ale taka jest prawda. Z kolei, Słoniu panowski sklep... Ja znam sytuację z, ze sklepu, w którym najczęściej bywam, sieciówki, gdzie kiedyś zapytałem się dlaczego panie, ponieważ ja zwróciłem uwagę osobie, która nie miała maseczki. Oczywiście spotkałem się z reakcją, jakiej należało się spodziewać od osoby, która lekceważy wszystko i lekceważy zwracane uwagi, ale zapytałem się tych pań w sklepie, czy, czy zwracają uwagę. Ona mówią, że nie, bo się po prostu Obawiają, boją. Obawiają. Proszę pana. Ale nie boją się covid a boją Nie, nie ludzi, bardziej... a reakcji ludzi. Tak. Ja powiem państwu po raz pierwszy publicznie to mówię, bo, 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 bo czym tu się a, a, a chwali, czy też czy, co to opisywać? Ja, jak wielu parlamentarzystów, tak zwanych. Opozycji albo ludzi, którzy apelują o szczepienia, o maseczki, otrzymaliśmy formalny, opieczętowany e, wyrok śmierci dokument, pismo. Nic nie czynię, nic nie czynię z tym, żeby była jasność. Nie zgłosiłem to na policję, nie zgłosiłem to do prokuratury, bo jeżeli minister zdrowia otrzymuje z mównicy sejmowej od jednego ze sztandarowych antyszczepionkowców, Będziesz siedział, czy będziesz pan siedział? Chyba był grzeczny i powiedział, będziesz pan siedział. Wisiał, przepraszam? Wisiał. wisiał, wisiał, tak. Siedział to jeszcze byśmy wybaczyli może. I prokuratura umarza postępowanie z przyczyn yy, małej szkodliwości. To co ja mogę z takim yy, papierem. Zdziałać, czy inni parlamentarzyści. Doszliśmy do takiej sytuacji. Dzisiaj, to zabrzmi oczywiście bardzo politycznie, ale taka jest prawda. Dzisiaj pod presją tych antyszczepionkowców w ugrupowaniu tak zwanej zjednoczonej prawicy rząd nie czyni żadnych starań, żadnych zadań prawnych. Żeby dać odpór tej fali, dzisiaj zarządza, wła, zarządzają właśnie antyszczepionkowcy. Mówmy sobie to wreszcie wyraźnie. A dlaczego się komisja medyczna podała do dymisji, czy, czy zrezygnowała, nie wiem jaka tam formuła prawna, ale to nie ma znaczenia. Dali wyraz temu tej bezsilności, bo swoje stanowisko formułowali, swoje stanowisko przedstawiali i spotykali się tylko z agresją. Wiem, co mówię. Miałem kontakt z tymi ludźmi i wiem, co mówię. Osobiste również były w stosunku do tych osób, specjalistów, wielkiej klasy profesorów, akcje tych osób. No to, no to jak tak, no to nie dziwmy się, że się już przyzwyczailiśmy do tysięcy zmarłych z przyczyn covidowskich, ale tutaj warto też zauważyć, bo przecież nie COVID tylko zbiera żniwo. Przez COVID wiele osób umiera. Ja, e, moja sąsiadka trzeci termin przekłada e, zabiegu, e, nazwę to na sercu, na, na układzie krążenia, bo nie ma miejsca, bo to miejsce jest zajęte przez e, łóżka covidowe. Była umówiona konkretnie, planowa była, planowy był zabieg w jednym ze szpitali. Ponieważ cały szpital został wyłączony do leczenia covid nie może wykonać profesor, nie może wykonać lekarz jej operacji. No tak to wygląda. To na miły Bóg, no to opanujmy się. Wczoraj minister Niedzielski dziękował całym, wszystkim członkom rady medycznej. To było bardzo ładne podziękowanie z jego strony, ale jednocześnie nie wiem, czy zgodzi się Pan ze mną, ale słyszałem w głosie wyraz, tak jakby to określić, nie chcę powiedzieć, że bezsilności, ale jak gdyby wyraził tymi podziękowaniami fakt, że nie miał możliwości wykorzystania w praktyce tak jest. zaleceń, jest. Słuchałem magicznej. całą konferencję Prasowo tak się mi udało. To chyba była w poniedziałek, jak mi się nie mylę. Dzisiaj jest... No ale to mniejsza o to. Ostatnia konferencja prasowa. Tak, tak, oczywiście, przepraszam, w poniedziałek. Tak, i, i słuchałem jej. Ma pan rację. Był, Pobrzmiewał w tonie głosu, w sformułowanych zdaniach taki, taki ton właśnie. No właśnie, też tego słowa szukam, ale może z wątpienia, czy, czy jakieś trochę rezygnacji. Ja myślę, że pewnie był już świadomy tego, co ja przed chwilą powiedziałem, bo pewnie ten dokument z prokuratury już otrzymał i wiedział również, bo przecież to, to są żywi... To jeszcze dodajmy od razu, chodzi o posła Brauna. No tak, chodzi o posła Brauna, Brauna e, i, i w międzyczasie e, promuje swoją publikację... E, Korzystają z okazji, że jest nagłośnienie, więc no, no ludzie też kupują, ludzie też czytają i między innymi na tym też zarabia. Ale wracając do tego tematu, to bardzo istotny temat. To podziękowanie e, rzeczywiście było bardzo ciepłe i takie czuć było, że od serca. I z takim trochę właśnie przeproszeniem, przepraszam Was Państwo. Drodzy profesorowie, że nie mogłem, czy, czy państwo polskie nie wykorzystało was wystarczająco, że zostaliście poniekąd zlekceważeni i że nie wycofujcie się. I, I dobrze, że sygnał ze strony Rady Medycznej, ja to pochwalam, bardzo pochwalam, nie jest jednoznaczne odcięcie się. Tam zmieniona jest formuła bo część członków Rady Medycznej była również, czy jest jeszcze, konsultantami krajowymi w pewnych dziedzinach, obszarach e, nauk medycznych i oni jak gdyby, tak jak to sformułowanie padło, zostali wyjęci przed nawias, czyli są trochę ważniejsi niż pozostali, czyli bezpośredni konsultanci dołączono, również osoby... Które mają wiedzę ekonomiczną, społeczną, bo wiadomo, że to, o czym rozmawialiśmy przed wejściem do studia, ten, te, to zamknięcie, czy jeszcze większej ilości przypadków oznacza po prostu zamknięcie gospodarki, zamknięcie życia społecznego, bo to trudno sobie wyobrazić dziennych 100 tysięcy czy ponad 100 tysięcy. Ja dzisiaj czytałem jeszcze taki, Taką analizę, że to może oznaczać około miliona osób tak. na rynku pracy W mniej. piątej fali. No czyli więc powiedzmy, czy o czym mówimy to komunikacja, bo kierowcy, bo sklepy, bo, bo panie kasierki czy sprzedawczy nie. no każdy obszar życia społecznego. Wiele temu e, tematowi poświęcamy czasu, ale no, starajmy się właśnie w każdym czasie, w każdym momencie o tym mówić i, i, i to prezentować, i przedstawiać różne propozycje, bo tylko w nas, czy w naszych rękach jest to, czy przejdziemy to w miarę spokojnie, czy będzie kataklizm. No ale też w rękach Sejmu, panie pośle. Owszem, ja no, mam o, nadzieję, że chociaż ustawie. ta okrojona ustawa Wczoraj na posiedzeniu rządu, jak czytałem, została przyjęta, bo to właśnie cała rzecz polega na tym, że minister zdrowia nie miał siły politycznej przebicia na rządzie, na posiedzeniu rządu, by tą uchwałę przyjąć ustawę przyjąć. I w związku z powyższym była odkładana. Eee, tak, że, może, że o, może się to samo dla przedsiębiorców Tak, to jest chodzi prazorium. o to, żeby można było hmm, pracownika zweryfikować, czy hmm, przychodząc do pracy nie jest hmm, nosicielem już tej choroby, bo do tej pory tej prawnej możliwości pracodawca nie miał. Nic wielkiego. No. Ale tu z kolei te elementy wolnościowe, jak hmm, wybijają typu wolność hmm, zachowań. Wedle niektórych były ważniejsze i, i trudno było znaleźć większość, ale no, trochę, to, trochę to wygląda komicznie, kiedy się z kilkoma osobami, lekceważąc, że ich jest dużo mniej, ale jednak stanowią tą przewagę w większości tego klubu, spotyka, mówi o kierownictwie klubu, negocjuje. No, to, to trochę żenada. Na tym przerwalibyśmy na moment naszą rozmowę. Skończylibyśmy w ten sposób część antenową, pozostając do państw, pozostając dla Państwa w internecie. Przypomnę, że naszym gościem jest poseł Jan Łopata, polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry Państwu. Rozmawialiśmy to dla tych słuchaczy, którzy dołączyli w tej chwili w internecie. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że jest już, czy trafi lada moment po zaakceptowaniu przez Radę Ministrów do Laski Marszałkowskiej projekt ustawy o tym, że, będzie, że pracodawca będzie mógł sprawdzać, czy pracownik jest w stanie, który nie zagraża. Mówię tutaj o wyłącznie grubie. o COVID-zie. Nie zagraża pozostałym pracownikom i nie zagraża. Również tym, z którymi się kontaktuje w imieniu swojej firmy. Te ustawy, chociaż chciała je nadać inny, też inną nazwę, popiera bardzo mocno Solidarność, bo wychodzi z założenia, że no przecież. Jej członkowie też są narażeni na niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo zachorowania. Ja, panie redaktorze, no, postawiłbym na, na, na spore pieniądze, jeśli chodzi o zakład, jakie poparcie w Sejmie ta ustawa będzie miała. Otóż wydaje mi się, 90% Sejmu poza, ponad politycznie poprze tą ustawę, bardzo okrojorą, bardzo skromną, ale bardzo potrzebną. Od lewicy, która jak wiemy dość jednoznacznie poszła jeszcze dalej, więc na pewno to poprze, M mogę powiedzieć o swoim klubie Tudzież, Duży Klub Koalicji Obywatelskiej Tudzież. No wiadomo, Konfederacja będzie temu przeciwna. I pewnie kilka osób właśnie z e, PiSu, czy z koalicji tej prawicowej, e, b, którzy negocjowali, pewnie nie do końca są zadowoleni, bo nie, nie negocjowali kształtu tej ustawy. Bo to ja bym jeszcze zrozumiał, że e, zastanawiali się, czy zapisy takie są skuteczne, czy niedaleko idące, tylko tak jakby trochę szantażowali, bo chcieli powiązać tą ustawę z innymi, które e, e, leżą na, na biurku. Prezesa Kaczyńskiego, albo, albo bardziej pewnie na biurku ministra sprawiedliwości Ziobro, bo to chyba chodzi o kształt sądownictwa i który musi być zmieniony, jeśli chcemy mówić o jakimkolwiek rozwoju gospodarczym dalszym. I to, to o to chodziło, więc na pewno będzie znaczna większość, natomiast potem będą mieli oczywiście koledzy w koalicji rządowej. Pewien problem, z o, jak e, ludzi przekonać tych, co są przeciw w swoich szeregach, ale to już jest ich, ich problem. Natomiast państwo polskie, obywatele dostaną i pracodawcy w szczególności, dostaną pewną formę e, ogólnej, ale jednak możliwości prawnej reakcji. Nie chodzi o to, żeby zmuszać do szczepienia, bo to, to taka jest narracja. Nie. Nie ma tu jakby przymusu, chodzi o to, żeby, tak jak pan to elegancko nazwał przychodzili pracownicy w miarę bezpieczni dla innych, czyli albo zaszczepieni, albo testowani. To mieć prawo weryfikacji. Tylko tyle. Przejdźmy do innego tematu, który z racji Pana zainteresowania, ale także z racji tego, że reprezentuje Pan PSL, jest bardzo istotny i wymaga komentarza. Mianowicie kwestia Tarczy inflacyjnej w postaci obniżki VAT na, artykułu, na artykuły spożywcze. Pan z rolnictwem ma wiele wspólnego. Jak to z punktu widzenia tych, którzy produkują, będzie wyglądało? Ko produkują i konsumują. Tu trudno będzie podzielić, ale, ale dobrze. Ma pan też i tutaj dużo racji, zaczynając od tego tematu, bo niektórzy mm, będą może dość sceptycznie albo, albo powątpiewać, albo nawet z lekkim uśmieszkiem, że znowu jakieś tam pieniądze dla wsi, dla rolnika, dla producenta. Otóż, drodzy Państwo, chcieliście Państwo zrozumieć, że jeśli są jakieś środki, no tutaj mam na myśli oczywiście te środki europejskie, czy jakiekolwiek inne dla rolnika, o tyle tańsza jest, tańsze są koszty produkcji, i to się przekłada wprost na cenę produktów, na cenę żywności. Ten łańcuch jest wprost powiązany. Tutaj nie ma dwóch zdań. I teraz, jeśli chodzi o tą tarczę, oczywiście, tak z, z dużym sceptycyzmem sami apelowaliśmy też o to, ale prawda jest taka, że obniżenie chociażby VAT-u. O 5% czy 8% przy tak galopujących cenach energii nie spowoduje dużego, dużych skłonności do obniżenia cen końcowych nawozów czy też innych produktów, o których tam w tym, rozpo w tym rozporządzeniu się mówi. Poza tym w samym rolnictwie. Jest mechanizm, o którym wielu zapomina, mam wrażenie, że również rząd zapomniał. Mechanizm, że większość tych produkcyjnych gospodarstw, tych towarowych rolników jest tak zwanymi watowcami. To oznacza, że oni ten VAT, że VAT sam w cenie nawozu, tu mówimy o nawozie, ale nie tylko, paliwo, nie jest kosztem bezpośrednim. Mógłby mógł odliczać. Od dochodów swoich. Mógł to rozliczać ten podatek, jak w każdym innym przedsiębiorstwie, więc nie za bardzo to zauważy. A wzrost, miejmy też Państwo świadomość, jaka to skala. Otóż, otóż to są 400% w ciągu pół roku wzrost cen na niektóre nawozy, przede wszystkim te azotowe. To w jakiejś części wynika ze wzrostu. Ze wzrostu energii jako takiej, ale gazu w szczególności, bo wiadomo, że nawozy azotowe to w dużej części głównym nośnikiem produkcyjnym jest, jest gaz, importowany gaz. Ale nie tylko, to są również koszty pracy. My cieszyliśmy i chcieliśmy, żeby społeczeństwo było o dochodach wysokich i średnia by wzrastała, ale te wszystkie wzrastające płace i pochodne płac i zmiana, musimy to wspomnieć, w systemie obciążenia w postaci wprowadzonego, no i też tu się waham, czy to tak powiedzieć, wprowadzonego, wprowadzanego może o tak nazwę, Polskiego Ładu powoduje, że jest duża niepewność, bardzo duża niepewność co do obciążeń, chociażby tą składką zdrowotną. Bo oczywiście reklama rządu, promocja rządu i propaganda rządu idzie w kierunku: o, podwyższyliśmy kwotę, obniżyliśmy podatki. Jak spojrzymy na to już z ołówkiem w ręku, to to się okazuje, że niekoniecznie tak to wygląda i cały proces dzisiaj dostosowania tych przepisów, co jest w ogóle też no... Jak widzicie Państwo, ja mówię bardzo spokojnie i mówię dobierając słowa, bo ja nie chcę, żeby to przerazało się znowu w politykę. No może jestem członkiem częścią klubu opozycyjnego, ale drodzy Państwo, no nie, nie można tak oszukiwać prost. No jeśli te 9% składki zdrowotnej wchodzi, jeśli czternastka, która była w tamtym roku składnikiem dochodów zdejmuje się, to tak przeliczycie Państwo nawet ci najmniejsi emeryci, czy najniżej zarabiający, nic na tym nie zyskają, a cały system jest tak skomplikowany, skom że radcy podatkowi, że doradcy, że księgowe wycofują się z prowadzenia e, księgowości w firmach. Wycofują się, bo nie chcą brać odpowiedzialności. Nie można ustawy reperować rozporządzeniami. Ja jestem tutaj zbulwersowany tym wprowadzeniem i tym, że rząd jakby tego nie rozumie. Apelujemy, prosimy, Rada Naczelna w sobotę wyraźnie sformułowała Kwota wolna zostawiamy, pozostałą część zawieszamy i zgodnie z konstytucją i ustawami wprowadzamy w terminach, które w tych ustawach za są zapisane informując i dostosowując do możliwości percepcji wszystkich obywateli. Ludzie muszą wiedzieć, jakie wynagrodzenie. Krzyk był, bo nauczyciele mundurowi, ale następnie dostaną teraz na koniec stycznia wynagrodzenie i wcale się nie zmniejszy. Więc zaczęliśmy od VAT-u, a, a, a to jest tak powiązane, że musiałem dość szeroko. Więc skomplikowaność tego systemu naliczania podatków i, 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 i w ogóle tej całej ustawy powoduje... Że e, zniknie ta tarcza 2.0, którą premier Morawiecki niedawno ogłosił, zniknie w sensie takim, że ludzie tego nie zauważą. Wczoraj gościem naszym był Michał Deru rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Rozmawialiśmy o części tylko tych y, nie do końca y, dopracowanych rozwiązań, które już weszły w życie. No i też wyraziliśmy nadzieję, ja wyraziłem nadzieję, że może zmienić cokolwiek w tym względzie, przynajmniej z punktu widzenia emerytów, ustawa, która ma być wzajemnie procedowana, jeśli wpłynie jej projekt z Ministerstwa Finansów, ta, która na przykład będzie rozwiązywała kwestie teraz dolegające, dolegające emerytom. No, ma pan na myśli wyrównanie tego, co zostało im potrącone w styczniowym wynagrodzeniu, czy też? Czy... Też, no to, to nie wyrówna. No to, to tyle, że uspokoi trochę ludzi, bo taka zapowiedź była, że jednak wyrównamy, nie denerwujcie się, oddamy 12800 będzie tą kwotą maksymalną czy, czy minimalną, bazową, od której będzie emeryci mieli inny kształt wynagrodzeń, ale tak się nie robi ustaw podatkowych. No przecież jesteśmy dorośli i wiemy. A przede wszystkim w zakładach pracy od małego do dużego ta pewność albo wiedza, konkretna wiedza, że mam zrobić tak, a tak. Jeśli związki zawodowe zakładu ubezpieczeń społecznych, Protestują, bo ludzie są obciążeni już maksymalnie. Dołożono im to 500-plus z, z samorządów gminnych, przeniesiono do ZUS-u. Teraz weryfikacja tego, czy emeryci dostali dobrze, czy niedobrze, renciści i, i, i poprawki do tego wszystkiego nie, nie wytrzymują. W organizacjach, w instytucjach tego typu, jak pan redaktor przed chwilą powiedział, którą wczoraj reprezentował przedstawiciel lubelskiej administracji skarbowej jest tak samo napięta. Przecież mamy, mamy ludzi, którzy tam pracują i wiemy, że nie mają wiedzy. Zgubią się ministrowie. Minister Kościński Kosiński przecież wyraźnie plącze się w tych wypowiedziach. No, no Coś tu jest na, na rzeczy, więc zawieśmy to na, na rok czasu. O, ogłośmy memorandum na stosowanie tych przepisów. I dostosujmy do możliwości e, przyswojenia i do możliwości wykonania e, tych, tych zapisów, bo one są tak skomplikowane. Powiedziałem, że na tym dzisiaj skończymy naszą rozmowę. Trochę czasu już nasi, nasi słuchacze poświęcili na, na śledzenie tych y, tematów. No ale to które wszyscy do tej tym żyjemy, panie ale... redaktorze. To, to, to jest coś, co albo nas już dotknęło, albo za chwilę dotknie. Tak jak jeden, tak drugi temat. To wcale nie uciekniemy. Od wszystkie tego. tematy. Wszystkie tematy, Panie Pośle, są. Prosto z życia, że tak powiem. Tak. A, 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 a też istotny jest element ten, który pewnie już nie zdążymy dotknąć, ale ważny, bo, bo wczoraj yy, widziałem tutaj konferencję... Yy, marszałka Stawiarskiego dotyczącą spotkania z e, przedstawicielem Komisji Europejskiej. Potrzeba nam pieniędzy z, też z Unii Europejskiej. My mamy bardzo niskie inwestycje, panie redaktorze, w skali kraju, poniżej 17% spadły. A produkt krajowy brutko, brutto, którym się szczycimy, chwalimy, on oczywiście jeszcze rośnie, ale to tylko na konsumpcję. muszą być trzy elementy. Konsumpcja dobrze, że jest wysoka. Eksport import czyli ten handel zagraniczny i muszą być inwestycje, bo to są to jest budowanie przyszłości gospodarki państwa polskiego i młodego pokolenia na przyszłość. Jeśli spada poniżej 17%, najniżej w, skalach, w skali państw Unii Europejskiej, to to się zbliża duży kłopot. Więc jeśli by te pieniążki, o których wczoraj rozmawiali i te różne inne, covidowskie, bo wiem, że kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet milionów chyba województwo otrzyma również z tego, z tej tarczy covidowej, unijnej tarczy, nazwijmy to. Pomogą Cokolwiek rozruszać, chociażby inwestycje samorządowe, na które też samorządy gminne czekają, no to daj Boże, ja jestem człowiekiem o, o takim zacięciu patriotycznym. Ja nie dzielę politycznie, partyjnie. Ja uważam, że ci, co sprawują władzę, mają służyć społeczeństwu, swoim wyborcom, swoim mieszkańcom i życzę wszystkiego najlepszego. To w takim razie, skoro już Pan poruszył jeszcze jeden temat, to ja się do niego też odniosę i właśnie dopowiem, bo tak. Pan mówił o tych środkach z Unii Europejskiej, że wczoraj po południu Komisja Europejska ogłosiła, że województwo lubelskie będzie jednym z sześciu, które otrzymają dodatkowe środki w ramach programu REACT-EU, czyli to są środki na wsparcie walki z pandemią, no właśnie, tak. wsparcie transformacji cyfrowej, na ekologię, to jest w sumie 136 milionów euro dla sześciu regionów. Z tego Lubelskie jest drugim pod względem wysokości tejże dotacji beneficjentem. 26 milionów euro będzie zainwestowane, z tego co z kolei już wiemy od pani komisarz Ferreiry, na odnawialne źródła energii, małe i średnie przedsiębiorstwa. Mają te środki poprawić dostępność sektora opieki zdrowotnej. Dzięki inwestycjom na przykład w e-zdrowie, tak by zmniejszyć ryzyko wykluczenia społecznego, mają się też przyczynić do transformacji ekologicznej w regionie, przez wsparcie to jest dobry punkt energooszczędnej renowacji budynków publicznych. Tyle z komunikatów w tej chwili wiemy Komisji Europejskiej wczorajszego, no cieszy, cieszy ta. ta ja te wspomniałem bo o jeszcze w październiku innym kiedy elemencie, yükselni. bo w wczoraj... nie wiadomo było, czy je dostaniemy. Wczoraj lokalne media podały i, i zamieściły również fotografię uśmiechniętego pana marszałka i przedstawiciela Komisji Europejskiej, przedstawicielkę, którzy negocjowali, rozmawiali o większych pieniądzach, o, dwu, o prawie 569 milionach euro, który też mógłby być tutaj na naszej gospodarki dla Województwa Lubelskiego bardzo przydatnym i tak jak mówiłem, on jest, on jest już, już jest spóźniony, ale, ale daj Boże, żeby to doszło do realizacji, choć takie jedno zdanie, które pani przedstawiciel właśnie Komisji Europejskiej wypowiedziała jest. No Jest takie dość chłodne, mianowicie powiązała to jednak z uzgodnieniami w centrali. A to oznacza, że pewnie dopóki nie dojdzie do porozumienia między Komisją a rządem RP, to i my, to dość biedne województwo, będziemy po prostu na to czekali i wyglądali. A te pieniądze już są na no, stole. To już Boże. żadnych zastrzeżeń, żadnych kryteriów dodatkowych nie ma. Z tego przynajmniej się cieszymy. No wiem, no nie, nie, to nie 500, ale 26 też się liczy w budżecie. Każdy grosz. Jan Łopata, poseł na Sejm z Polskiego Stronnictwa Ludowego, był dziś naszym gościem, rozmawiał z naszym gościem Jacek czyli